Biorę moduł zdalnego sterowania i się będziemy ścigać na lotnisku, ale ja będę używał modułu zdalnego sterowania. Odciążę samochód, stary, i zobaczę. Gdzieś bierz stałe, będę chciał potrącić. Okej, rozumiem to. No i chyba no, był serenowy. Trenowe, nie? Trenowe są najgorsze. Ale, sportowe, ale sportowe są, ale sportowe powinny być lepsze. Wysadziłem! Wąsko i ciasno, a to wielki słów. Wielka suwnica. Dobra, ja już się powoli zbliżam do dziupli. Tu mam jeszcze w ogóle niebieski punkt, więc... Mam już. Ej, ty pierwsze jadą do mnie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a się ze mną jest Joszelka i Ren. Hello! Hejka! I z nami, słuchajcie, jest nowe auto, dodali w końcu nowe, a tak długo czekaliśmy, nic nie dodawali. Jakby minęło 10 lat. Tak, z 10 lat co najmniej minęło, tak długo po prostu nic nie robili, obiboki, nie wiem, GTA 6 robią czy co? Chyba tak. Dobra, słuchajcie, jest nowy samochód, nazywa się... Galvantier Baler STD. Nawet na fajna nazwa, nie? No właśnie, też fajnie wygląda. Wygląda tak jak ten Discovery, nie? Może być. Ten, wygląda jak auto... Rand Rover. Ja wygląda jak auto Google. Napiszcie w komentarzach, będzie czego co to myślicie, co to za marka w rzeczywistości. 1 715 000. Tak, tylko słuchajcie, porównamy go dzisiaj jeszcze z Cavalcade'em i Aleutianem, bo one są bardzo podobne. Tak samo ten Aleutian. Dokładnie, także dokładnie. Zrobimy zaraz tuning, sprawdzimy kto ładniej zrobił. Wy oczywiście napiszecie, że ja. I na później... pewno nie. Tak, możemy przeczytać jeszcze opis. Tak, opis oczywiście. Czekaj, 1 715 000. Kto chce czytać? Ja chcę czytać. Ej, mogę czytać? Czytaj. No, czytaj. Kusicie, żeby sięgnąć po turbo doładowanego SUV-a z solidnym przyspieszeniem. W takim razie może dopadł cię wirus Galvantier Baler STD. Ale... nie jesteś jego pierwszą ofiarą. Zaraża szybko, a możliwość montażu modułu zdalnego sterowania zagłuszacza namierzania rakiet sprawia, że ciężko ci będzie trzymać ręce przy sobie. No. STD i... nie, czekaj, STD mam i ja. To tak mało mam, nie? Tak. No tak, nie, skip. Ten, dobra, okej, okay, dobra, nie masz. Po polsku to chyba nie brzmi tak, powinno. Dobra, już. W tym pojeździe można zamontować ulepszenia Imani, w warsztacie oczywiście agencji. Nie mam dokładnie, agencji, w którym jesteśmy. My mamy agencję, więc mogę cię pożyczyć, sprawdzimy, zobaczymy. To ja sobie już zaczynam tuning. Tak, ja również wchodzę, już sobie odpolam i zobaczmy, co tu mamy. 24 ogólne. Rzeczy. To auto, dobra, ma jakieś klamki, bo tak się zastanawiałem, gdzie są klamki. Nie ma, nie, to jest tak w tym, w Tesli, wiesz, po prostu tam ma takie, no. A, i pierwsze co jest, to zestaw osłony nad koli, a potem dopiero pancerz. OMG. Tak. Służy za nowość. Dobra, no to pancerzyk oczywiście też wchodzi, hamulce rajdowe też wchodzą, wykończenie karoserii. O, kurczę. Już widzę klamki teraz. No, jak się zmieni na ten kolor jeden, to faktycznie może będzie widać. No, zabawa to jest. Ej. Ale powiem szczerze, kurczę, no... A, bo tu też przód się zmienia w ogóle przy wykończeniu. Tak, fuu, tak, jaki to zderzaki, to fuu, z tyłu te zderzaki to fuu. No dobra, to w takim razie weźmiemy tak. Zderzaczki, no ten, przednie zderzaczki. No zmienia wizualnie. I jeszcze karbon, fuu. Dobra, to weźmy tak. Kto to wymyślił? Kto to widział? Ej, tylne zderzaki faktycznie pierwszy to jest full na pewno. Dokładnie. Ej, faktycznie. O rany, czemu ktoś parapet zamontował, chce zamontować w ogóle... Stary, to jeszcze wisi na od jakichś kurde sznurkach. No bo to jest miejsce na wydechy. To jest miejsce na wydechy po prostu. Ja. No zobaczysz za chwilę. A, dobra, widzę te wydechy już teraz. Jakie tu normalnie takie pompy? Niech będzie to. Ale ja myślę, o, ulepszenie Imani. Ale kurczę, no. Stary, ja ale kupię. Ten oryginalny wydech naprawdę bardzo sympatycznie wygląda, no ja nie wiem. Nie stać was na ulepszenie? Mnie stać. Kurczę, a po nie będzie. Mogę ci pożyczyć, ale 235 tysięcy. Ja, stary, biorę moduł zdalnego sterowania. Biorę moduł zdalnego sterowania i się będziemy ścigać na lotnisku, ale ja będę używał modułu zdalnego sterowania. Odciążę samochód, stary, i zobaczę. Gdzieś bierz stałe, będę chciał potrącić. Okej, rozumiem to. Odciążę samochód i zobaczymy, czy będę szybszy. Kierując nim normalnie na tym, nie? Ej, jakie fajne oznaczenie, łe! Kurczę, nie mam żadnego pojęcia, co tu mam wybrać. Jakie fajne. Ej, już trochę z daleko poleciałaś. Najgorsze, że dopiero teraz.
fajne. Jeżeli chodzi o to zdalne sterowanie, możemy mieć albo zdalne sterowanie. No właśnie, szkoda, że nie obu. Że nie można mieć sterowanie i nam zagłuszanie na rakiet, nie? Takie by były wtedy. Ja na razie tego nie będę brał. Broken by był. Światełeczka. Gdzie są te twoje ładne oznaczenia? Moje to jest, nie bierz tego. Zostawmy no. Ale tu nie ma ładnych. Jest jedno ładne. Co, o tym Moro mówisz? No, dobra. Nie daj, idź pan Moro. I czemu tu jest, a dobra. No tak, no ogólnie dobra. To jest Land Rover chyba, tak mi się wydaje. Land Rover, yeah! więc dlatego jest na przykład za króla, jest ta taka no brytyjska, jest. Ten, bo to jest typowo brytyjski samochód przecież, no. For the king. Jest. For the Macia. To nie chcę wam spoilerować, ale robię spoiler. Ty to zabawna. A właśnie, ja muszę zrobić spoiler, bo będziemy robić porównanie samochodów. Więc ten spoiler, ten duży, największy będę musiał wziąć, nie wiem jeszcze jak wygląda, ale wiem, że na pewno... 10 w ogóle się nie zmienia, czy tam 15. To się nie zmienia. Kurczę. Farba leci i leci. Ej, ale ten też jest okej. Dobra, to wezmę. Zawsze jak widzę jakieś, chcę mieć kolor, dochodzę do niebieskiego i mówię, fajne, biorę. No i zawsze tak się tabliczka. O, ten kanarkowy jest z przodu zielony, ale z tyłu już żółty. Dobra, lakierowańce później, tak. No, zrobimy to. Nie no, zawieszenia nie będziemy sobie robić obniżonego, bo po co mi to? Czarny perłowy? A nie, czarny pełny. Ale czekaj, co to za różnica czarny pełny od pozostałych? Jakim, czym jest, dlaczego jest pełny? No bo jest pełny. Bo nie jest pusty? Nie jest pełny właśnie, bo w dalszym ciągu ja widzę, że tam jest normalnie dach panoramiczny, więc to nie jest pełny. Zazwyczaj do Rockstar Games Studio. Ja też jeszcze zadam pytanie. Jakie koła? Sportowe czy terenowe? Myślę, że normalne. Terenowe nie. I sportowe? Myślę, że tak, bo chyba, no nie pamiętam, jakie koła były robione poprzednich, jakie macie auta. Chyba terenowe robiliśmy. Tak? Chyba, ale nie jestem pewna. No ja chyba nie pamiętam, nie ale mam chyba terenowe, bo polowaliśmy na Yeti. Okay. Najwyżej zmieńcie po prostu na zwykłe opony, jeżeli macie możliwość, to tylko w tych samochodach tam zmieńcie na zwykłe jakieś... No kurczę, nie... Ej, to zajmiemy. Strasznie to wygląda źle. Dobra, to chyba wezmę. Nie, to jest... Nie, to jest nie, a nie, bo ja spoiler mam wziąć najdroższy przecież. No właśnie, to co ty tam ten czułkasz. Boże, jaki badziew. To badziew. Jaki badziew to czemu jest, badziew? Dobra. No bo wygląda badziew. Nie, zgadzam się. Ale musiałeś się mi się nie podoba, nie? Także ja go zdejmę. Ja ten spoiler zdejmuję, jak tylko skończymy test, porównanie tych samochodów. No, to ja go po prostu wywalam. Ostatni spoiler bierzesz i on ci nie pasuje? Przecież ty zawsze bierzesz takie spoilery, dał. No to zależy jakie auto, nie? Ale do takiego czegoś, no to przepraszam bardzo, to wygląda jakbym tam miał trzymać kwiatki. Albo nie, czekaj, to jest nie, to są na konfitury mojej babci. Można tutaj wziąć w słoikach, ten słoiki tu będzie wsadzała po prostu. Myślisz, że... Zgodzi? Zastanawiam się, czy jakikolwiek inny kolor do tego masakra. Pasuje. No chyba nie, muszę postawić taki jak był. A jaki masz? Powiesz? Właśnie powiesz. Taki. A, no i wszystko jest. Okej, okay, czekaj, co by tutaj... No nie, no bo to już mi później nie pasuje do tego. Dobra, konie, ulepszenie, kuloodporne to wiadomo. Koła! Projekty to ja dziękuję. Szyby. Chociaż... To tam chociażujesz? Tak. Nie chociażuj tam. Dobra, teraz jeszcze kolor mi został do zrobienia. A, czyli ja rozumiem. Chyba tak zrobimy. Bo to mi się chyba tak... Jestem na moich kochanych kołach. Moje kochane koła. Piskie koła. Bardziej kolsze koła. Chyba nie rozumiem. A wiesz dlaczego? Dodatkowy kolor. Nie mam dodatkowych kolorów. Wiesz dlaczego nie rozumiesz? To ci nie powiem. Możesz mi wytłumaczyć. Nie. Wiesz dlaczego ci nie wytłumaczę? Bo jesteś parubą. No tylko dlatego. To tylko twoje. Ren, parubo. The one Ren. W tym momencie Ren. Second Ren. Second no. Ren. W tym momencie tak. Jestem Renem z drugiej ręki. Siema, siema, to ja dzisiaj Ren. Nagrywam za Rena pierwszego. Dobra, ogólnie dobra, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że skończyłem tuning, także wyjeżdżam i od razu mówię, nie oceniajcie tego spoilera, ja ten spoiler zmienię, ale spoiler wcześniej. Ja go wcześniej, co wcześniej właśnie dałem, to ja go dam, ale no sorry, nie, to nie przejdzie, nie?
Mi tam się podoba więcej rzeczy. Co ci się więcej rzeczy podoba? Nie rozumiem, co ona mówi. Jakie dobra. Więcej rzeczy? Prawie wypadek spowodowałem, a właściwie to oni spowodowali, fajnie, bo jechali fajnie. Dobra, ja też skończyłam, mogę już wyjeżdżać. Ja też wyjeżdżam. Ja ogólnie muszę powiedzieć, że to auto jest mega szybkie, nie? Jeszcze jak sobie nasuwa. Jeszcze sobie tylko zerknę na dół, jakie mam opony w tamtym aucie. No, no akurat mam sobie... bogaty garaż. Nie wiem, jak nasi widzowie, czy mają bogaty garaż. Chciałbym, żeby mieli. Także ja już jakby co na lotnisko jadę, właśnie testuję, czy to samochodzik jakoś o, się terenowe. Sprawdza. No na pewno nie. Na pewno ale nie muszę chcę. Wam, muszę wam powiedzieć, że fajnie się trzyma drogi. Nie wiem jak tam, po jakim tuningu, ale no na razie wygląda naprawdę spoko, jeżeli chodzi o prowadzenie. Prowadzi się prawie jak Formuła 1, bym powiedział. Przepraszam, skąd wiesz, jak się Formuła 1 prowadzi? No bo też jest w grze. A, o tych znaczy bolidach to... mówisz, a masz je? Ja mam 4 i są w moim penthouse'ie w kasynie. Ale wiesz o co chodzi, jak pojedziesz sobie nim tak no, po drodze i zaczniesz skręcać, to on, wiesz, nie wpada w poślizg zbyt szybko. No, on praktycznie wchodzi w zakręt z pełną prędkością. No, tak bym po torach jechał. I naprawdę, super, super samochód. Chyba to będzie kolejny samochód, który zostawiam ale dla siebie. Ale ładnie jest, ja bym takim mógł na co dzień jeździć nawet. No. Nie ma problemu. Dobra, jakby co, to ja już jestem na lotnisku i szczekam na was. Dobrze, czekaj. Ja tutaj mam jeszcze jeden plan na szybkości, bo po drodze... Dobra, wszyscy już gotowi, wszyscy są już bardzo bliziutko, wjeżdżamy, zapraszam w takim razie dobra. Może do środka, bo jest ciemno. Dobra, bo jest jasno. Także wstańcie w światło. Od samolotu wleciałem. Tutaj magazynowy. Ale jak widzisz, ten, no kurczę, ten spoiler to jest masakra, nie? Jeśli tasty. Patrzysz od przodu, to nie, ale od tyłu to tak. No jak go nie widać od przodu, to spoko, nie? Nie, nie od przodu fajnie wygląda. Jak się da na przykład długie, to takie LEDy się fajne włączają. No, mega, pod spodem. Fajne. Takie... fajne, no. No i każde auto tak ma, chyba, bym, chyba chciałbym tym autem na co dzień jeździć. Tak by ta... Dobra, ja tylko wysiądę. O. A, za blisko podjechała, no tak. No, trochę za blisko. Trochę za blisko. Dobra, ocenimy w takim razie samochody, jak zrobiliśmy. Ja zrobiłem taki bardziej klasyk, tylko właśnie ten spoiler strasznie mi przeszkadza, bo... Patrz, można się chyba nie po nich spinać. No właśnie, problem jest taki, że ten spoiler strasznie... Patrz, Szoka ma taki sam. Całość, nie? Szoka ma taki sam. Mi się to podoba. Znaczy, Szoka zrobiła taki, wiesz, taki typowo, taki no... Taki ten, to było to oznaczenie, taki, które ci się taki, podoba? Taki Need for Speedowy, tak. Nie? Musimy chyba poważnie porozmawiać. No... Nie mam zamiaru o tym rozmawiać, bo to jest mój gust. Dobra, jeszcze tu mamy auto od Rena. Myślę, że fajnie zrobiłem. Tylko takie czekaj. Wersji obi, nie? No, takie pomarańczowe, takie jak nigdy. Taki bober obi, nie? Jeszcze taki sobie może można... Dobra, tak przedzieliłeś go na pół, no po prostu. No, nie, po prostu się oddzielasz od pasażera. Dobra, to słuchajcie, moja limuzyna wsiada... Ej, patrzcie w ogóle, a właśnie, otwórzcie środek, bo zmieniliście w środku coś? Nie. Bo ja zrobiłem, zobaczcie, taki kolor biały w środku. Ja nie to zmieniałem nic wygląda. W sumie. A u ciebie? Normalnie na czarno jest? No. Okej, okay. U ciebie też na czarno? Tak, tylko tak, tak, nic nie zmienia. Białe dalej, bo to... Okej, okay. No to tylko ja w środku zrobiłem tak elegancko, było. Elegancko biało, wiesz, no. No, chciałam biały wziąć kolor, ale... no. Łatwo się brudzi, ja wiem. Ja wiem. Dobra, chodźcie, zrobimy porównanie samochodów, jeżeli chodzi o... jeśli chodzi o co chodzi, ale czarny pasuje do wszystkiego. Ale niby te same, ale różny tuning mamy, nie? No właśnie, czyli no ja tak, mam na przykład trochę, na trochę obniżone zawieszenie mam na przykład. Okej, okay. Ja nie obniżam w ogóle zawieszenia, Joszelka? Też nie. Dobra, ale Joszelka ma ten sam spoiler. Dobra, okay. To ja pojadę normalnie z wami, a potem w drugą stronę najwyżej pojedzie, wiesz, zdalne sterowanie. Dobra, okay. Dobra, no tak, dobra. Uwaga, gotowi? Zręcznego. Dobra. 3, 4. I oczywiście, Paweł, oczywiście szybszy ode mnie. Patrz, co jest grane? No, wypróbuj. No i oczywiście szybciej ode mnie, nie wiem. Ale jestem szybszy. Ale dlaczego? Ja wszystko dałam. Wyłącz synchronizację pionową. A może synchronizację pionową masz włączoną, no właśnie, w grze. Nie, no totalnie czekaj, chwila, coś ale jest równo nie tak. Z tobą idę, Paweł, bo ale ty w sumie miałeś szybszy start. Ale no? Za każdym razem tak jest, że cokolwiek ja, dobra, no ty to... nie zrobimy. Nie zawsze, nie za każdym razem, czasami jest tak, że ty jesteś szybsza. To się zamięcia otami. Dobra, 99%. Zamięcia się otami. Dobra, zmieńmy, czekaj, może kwestia, do mnie. Obniżyłaś zawieszenie Joszelka? Nie. Nie, nie obniżałaś, a czekaj, koła zmieniałaś? Tak, zmieniałaś. Ja idę w zdalne sterowanie auta. Dobra. Tylko zapomniałem jak to się włącza, więc musicie mi dać chwilę na przykład. Pod emeczką to było. Chyba ta... O. Zdalnie sterowany pojazd osobisty. Szkoda, że ja znikam. Masz, i nie dobra. Mogę sobie stadzić tego. Tak.
Okej, okay. Ogólnie jesteś lekko niewidzialny, ale spoko. No tak. Dobra, bezręcznego czy zręcznego? Nie, zręcznego. Bez, bo ja tutaj mam trzymaj spacy, żeby zdetonować ładunek, to nie chcę. Nie, dobra, okej, okay, teraz zręcznego, uwaga. 3, 4. Dobra. No i to jest kwestia samochodu, a nie... No kwestia auta zdecydowanie. Tylko dlaczego? No właśnie, dlaczego już taka? Dałaś turbo, dałaś skrzynię biegów, tak, dałaś wszystko. Silnik, wszystko na maksa? Nie no, 500, tak, za 500 kilogramów mniej w aucie i nie mogę wyprzedzić, Paweł. Ej, no bez jaj. Czyli moje jedzie tak samo, nieważne czy jestem w środku czy nie. Czyli co, tuning w agencji, a tuning w jakimś warsztacie innym, to w ogóle nie no, rozumiem. Nie, no. Ale szkoda, ja że nie można rozumiem, było dać. Napiszcie w komentarzach, dlaczego może być, jeżeli zrobiła taki sam tuning, faktycznie, chociaż tego nie, w sumie musielibyśmy porównać ten sam spoiler. Nagrania. Nie wiem, może lusterka coś zmieniają, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, a może koła? Ale może, to są sportowe. Sportowe, ja dam SUV. Tak. Ha. Ja też mam SUV-owe koła. Pytałam, jakie koła. No i chyba były srebrne. Trenowe, nie? Trenowe są najgorsze. Ale że sportowe, więc ale sportowe są, ale sportowe powinny być lepsze. Wysadziłem! Piękne jest, ale wysadziłem. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, teraz wracamy. Joszelka i Ren zmieniają samochód. Dobra, słuchajcie, jesteśmy wszyscy już na miejscu. Każdy ma inny samochód, zbliżony z tego nowego DLC The Chop Shop. Mm-hmm. Czyli mamy nowego STLDTTD. No. Mamy Aulintiana, ale Utian Vapid, ale Utian. I Cavalcada XXL. No prawie. Ty masz Joszelka, tak? No. Jeśli chodzi o sylwetkę, to chyba ten Bawa jest najlepszy z tej trójki aktualnej. No, ten najnowszy, który dzisiaj ten dodali, to w sumie tak, no. Tak fajnie zrobiony, tylko ten spoiler chyba. Napiszcie w komentarzach, który wam się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o sylwetkę. A teraz sprawdzimy właściwie, który będzie najlepszy. Więc zręcznego, uwaga, 3, 4. O, ej. Okej. Okay. Ej. Okej. Okay. Wyprzedzisz mnie, no to patrz. Jednak chyba, czekaj, włączysz światło prędkości. Bo no tak patrz, co mam na rejestracji napisane. Także ja myślę chyba, że jednak ten nowy jest dobry, jest fajny. Nie widzę na zielonym. Avengers, woohoo! A to nie widzę. Okej, okay, dobra, słuchajcie, robimy jeszcze drugą stronę wyścig. Zielony. Możemy, dawaj. Możemy zrobić, słuchajcie, zróbmy tak, zróbmy wyścig teraz w drugą stronę, ale nie zatrzymujemy się, tylko od razu lecimy do dziupli, do swojej dziupli, także znaczcie sobie na mapie, gdzie macie swoje dziuple. Dobra. I robimy wjazd na dziuple jeszcze przy okazji. Okej. Okay. Dobra, uwaga. Macie już wszyscy? Zrycznego tak. Czy bez? Bez może być. Teraz. Dobrze. Ale ogólnie. No. Fajnie, bo twoje auto jest ładne i wygrywa, więc warto je zakupić w tym momencie. Tak, potwierdzam. Dobra, 3, 4. Oj, nie ten... Ręce spałeś? Nie ten ręczny. Dobra, ja wsteczny zaspał. Rzuciłem. No dobra, lecimy na tej dziuple. No ja rzuciłem wsteczny, stary. Mi się biegi pomyliły. Tu automatu nie ma. Gdzie tam ciśniesz? No na dziuple. Tu do wyjazdu jedziemy. Ja też jadę. Jeszcze na dwóch jechała. Jechała. Ren, gdzie ty pojechałeś? Stary, bo tu jest taki myjek, że tu jest ten. Bramka, jest przy którą ten? Się nie musisz zatrzymywać, tylko trzeba dobrze wjechać. Trzeba dobrze wjechać, żeby cię nie zatrzymać. Ale ja już się dwa razy odbiłem, więc nie wjechałem dobrze. Ej, ale naprawdę nie wiem jak wasze, bo zapomniałem jak się nim prowadzi, ale ten naprawdę bardzo dobrze się trzyma drogi. To tak nawet na dwóch kołach. Ja mam takie auto na dobra, podróż, na polowanie, na Yeti. No bo przywaliłem, bo patrzyłem do tyłu i nie wjechałem tam jak powinienem wjechać ładnie. O, ale tu wąsko. Wąsko i ciasno, a to wielki SUV. Wielka suwnica. O. Dobra, ja już się powoli zbliżam do dziupli. Tu mam jeszcze w ogóle niebieski punkt, więc okaż na ten niebieski punkt, jeszcze sobie zerknę co ja mam jeszcze 2,5 kilosa. Ja mam 900 metrów. Co mi tu leży? Miałem najdalej. Ej, no, dobra, okej, okay, bo tam mam pojazd z tymi smakołykami. Nie, ale to ja go zostawię, nie jadę do tej dziupli. Nie potrzebujesz, dziupli. Właśnie. You don't need it right now, my friend. Dobra, można tędy skrócić. Dobra, tutaj. Teraz odbić. Teraz pięknie wjeżdżamy. Gdzie tu się wjeżdżało? Tu? A ja tego dobra, nie widzę. Tutaj. Tam, ja też nie wiem, gdzie ty masz wejście. Zapraszają po prostu. Łamuję się. Nie wiem, ty musisz wiedzieć. Nie wiem. Ale ja nie widzę. Nie byłam tu nigdy. Ja też nie wiem, gdzie ty jesteś. Musisz zobaczyć, gdzie masz wejście. No nie wiem, gdzie mam wejście. Na pewno jest podświetlone na żółtym bułkiem. U mnie na fioletowo było podświetlone. Albo na fioletowo.
Dobra, teraz muszę włamać się do sejfu. Potrzebuję w takim razie klucz, tylko widzę karteczkę żółtą. 7, 7, 7, 9, 7, 3. Muszę zaparkować. Jeszcze raz, 7, 9, jak to było? 7, 9, milion 500. 7, 7. 7, 7. Wejdź do dziupli. U mnie jest niebieskie. To nie jest Weltwood, to jest niebieskie. 7, 7. Jeszcze raz, bo mnie zmylili. Z buta wjeżdżam. 7, 9. 7, 3. Dobra, zlikwidujemy brzydkich ziomków. Jest okej? Okay? Dobra. No, jak są brzydcy, to tak, można. Dobra, moja kopertkę. Fajna wybuchowa strzelba jest super. Siema. How you doing? Zabrany. Okej, okay, brak pancerzyka. I teraz oni tu będą jeszcze? Nie, już tu chyba nie ma, dobra. No to wychodzę z dziupli. Szukamy kartki. Ej, ty nie możesz być taki szybki. I musimy opuścić teren. Tylko karteczko. Mam już. Ej, pierwsze jadą do mnie. W ogóle zajumałem typa i on wylądował na stole i jeszcze mu przez chwilę nogi tak się ruszały, jakby chlapał w wodzie tymi nogami. Opuść teren. No i dobrze. Dobra, opuszczam teren. Strasznie duży ten teren. Ogólnie mam problem, by znaleźć kartkę, ale to jak zawsze. Ja przy okazji jeszcze szybko podjadę w takim razie do samochodziku z tym, jak to się nazywa, ze smakołykami. 4, 4, 2, 3, 3, 7, okej. Dobra, na razie typowo gangowo. Właśnie. No szybko otwieraj sobie, bo zapomnę. Już udało się wszystko. Siema typy. 4, 4, 4, 4, 4, 4, jest. Dobra. 2, 3, 2, 3. Dawaj. Ludzie biegają. Piku, 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 dlaczego biegacie? I 3, 7. To musi być tak, to znaczy wybuchnie. Tędy? To ja spieszę. Nie, tędy nie wyjadę. Ciśnij, aby zaakceptować. Akceptuję. Yeah! No. Włamałeś się do sejfu już? Tak, tak, ja już wychodzę z dziupli. Okay. Wychodzisz, dobrze. Ja ogólnie ukradłem samochód z tym pakunkiem smakołyków. Okej. Okay. Co ty mówisz? Także na koniec odcinka. Takie combo jeszcze, dobra. Okej, okay. Super. Ja też idę na koniec odcinka tutaj do tak tych jest, śmieci tutaj. Na koniec odcinka jeszcze dalej. Tutaj. Na koniec odcinka. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Tak. Na razie. Bo nowy samochód. O, czekaj, bo znalazłam nowy samochód dla Pawła. Ej, coś tu do mnie jedzie i strzela do mnie. Aha, ja mam opuścić teren. To jest nowy samochód dla Pawła. Pa, pa. Na razie.